Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się w grze Talented. I tak, niektórzy z was mogą się zastanawiać, jak to Talented, jak przecież sobie nie radzę i tak dalej. Odpowiedź jest najprostsza ze wszystkich, jakie mógłbym wam udzielić. Po prostu stwierdziłem, że starczy tego. Gram inną klasą, starczy tego. A, bo teraz to było dużo czy coś, nie. Która klasa skończyła się najbardziej komfortowo, czy to moim zdaniem jest najłatwiejsza i chcę za wszelką cenę przejść 15, żeby mieć tego alchemika cholernego. Więc tak, dzisiaj gramy Summonerem. Pod ślimaki i stwierdziłem, że odblokuję przy okazji mu 12 poziom, tam rozegrałem sobie do rundy 9, potem specjalnie przegrałem. Ale tak, po to, żeby mieć tutaj te piękne umiejętności i w przypadku ślimaków mamy albo częstsze powiększanie, są wolniejsze, albo możemy po prostu mieć więcej ślimaków wyrzucanych za jedną umiejętność i ten, trochę szybciej wzywamy mega ślimaki. W przypadku blobów natomiast są ciekawsze rzeczy. Bloby się rozmnażają po zginięciu albo podpalają. Tak się naciągamy pod ślimaki, bo tak, czemu by nie. Poziom 14 nadal, niestety nie przeszedłem go ani samemu, ani w ogóle. I czemu się świecę na jakiś kolor? Tu chodzi o to, że mam to spowolnienie ślimaków, czy co? Dobra, nieistotne. Jako, że są to pierwsze fale, to możemy zarzucić w sumie... A, dobra, rozumiem. Tak, to była to wybrana opcja, że... A, pierwszy ten. Rzucenie zaklęcia jest darmowe. Wspomniałem o tym, że to wziąłem zamiast grobów, bo stwierdziłem, dobra, wezmę coś innego. I tak, no. Grając właśnie tutaj przywoływaczem, nieważne, czy pod ślimaki, czy pod coś innego, a mam takie bezpieczeństwo, powiem wam, że właśnie będziemy mieli sporą szansę na to, że będziemy mogli właśnie blokować wrogów ślimakami czy innymi stworkami, przez co ciężej będzie im dostać się do nas. I okej, ktoś powie, że w sumie to nic nie zmienia. Gościu, ogarnij się, nadal możesz zlamić. Moja odpowiedź brzmi, no jak najbardziej. Ale, to jest ważne, Summoner ma to do siebie, że jest to chyba, mówię chyba, bo nie jestem przekonany, jedyna klasa, z tego co pamiętam, o talenty i tak dalej, która może doprowadzić sobie do natychmiastowego ratunku. Okej, okay. Są zaklęcia czardzieja, tylko że coś się zaklęcie nie dobije. No wróg cię trafi. Co jeśli, powiedzmy, nie wiem, wszystkie rzeczy są na cooldownie? No to podobnie, może się nie udać. Summoner ma to do siebie, że ma jedną cechę, która właśnie go wyróżnia, czyli te stworki, które nawet jeśli nie ubiją wroga, mogą go odepchnąć na tyle daleko, aby na tyle długo go przetrzymać, że odnowi się nowy stworek, i nowy, i nowy. I okej, oni też takie mają, ale wydaje mi się, że Summonerem do takiego sedna łatwiej dotrzeć. Oczywiście będę to łatwiej za to robić jakieś chore rzeczy, ale nadal. Bandyta musi mieć trochę farta. Summoner tak długo jak ma trochę ogarniętą manę i ewentualnie jakieś bonusy do summon speeda, moim zdaniem jest już bezpieczny. No tutaj na przykład proszę, widzicie, dostanę poważne obrażenia, ale nie muszę się bać, bo ślimaki. No i jeszcze sam fakt właśnie tego, że ślimaki mogą mi odnawiać życie przy uderzeniach i wszystkie inne stwory, to też jest bardzo ratujące. Okej, regeneracja i inne tego typu rzeczy też są niby dobre pod tym względem, ale... Powiedzmy sobie szczerze. Leczenie się co określony czas jest dobre, kiedy wierzycie w swoje umiejętności. A leczenie się... szansa na uleczenie się za każdy cios jest dobre, kiedy jesteście taką mamą jak ja, bo... No nigdy nie wiadomo, w którym momencie to będzie potrzebne. A co to jest? Nie, nie chcę tego. Postaram się właśnie nie brać za dużo rzeczy pod groby, bo się ostatnio nimi bawiliśmy. Ja się później oczywiście wezmę. Ogniste ślimaki. Jaki fart. A co to? O, to jest świetne. Ale tak, kontynuując. No, po prostu w moim odczuciu Summoner naprawdę łatwiej jest przetrwać. Może nie zrobić jakieś niewiadome jakie rzeczy. Że okej. Okay. I niektóre są niemożliwe do zniszczenia przez to, że wypuszczam tam mnóstwo duchopsów, a duchopsy wracają wiecznie, to no... Same przez się coś tam sugerują, jeśli chodzi o potęgę, czy właśnie ściany grobowców, które blokują wszystko. Ale nawet bez grania pod groby czy pod psy, moim zdaniem jest to jedna z bezpieczniejszych klas. Nie powiem, żeby łatwiejszych,
bezpieczniejszych i prostszych w swoim zamyśle. Bo tak naprawdę, szczerze to ciężko na przykład tu wziąć całą umiejętność. Jeśli chodzi o te, które mamy na drzewku do wzięcia. Pomyślcie w ten sposób. Nawet jeśli dany stwór wam się nie wpisuje idealnie do waszego planu rozgrywki, nadal jest stwór, który może was uratować kiedyś. Ponownie, można tak powiedzieć o wszystkim, ale no niestety w przypadku wielu klas nie masz takich dobrych rzeczy. Dobra, helper damage. Co my tu mamy? Fajne. A weźmy to. Teraz jeszcze dostajemy expa, czym szans na expa za śmierć ślimaków, no i mamy połowę kosztów, czyli dosłownie szybciej regenerujemy już manę niż to będzie po prostu się odnawiać. Więc póki nie dobierzemy kolejnej umiejętności, to mogę po prostu powiększać ślimaki zawsze w cooldown. Dosłownie mamy szybszą regenerację many niż jest to wymagane. Tak, ślimaki odnawiają nam się, jak widzicie, 9 sekund, 7 coś, mamy teraz regenerację. A dzięki tej zdolności wspaniałej, którą wzięliśmy, ten talentowi epickiej jakości, ślimaki kosztują 5. Więc tak, 5 to jest dosłownie właśnie tyle, ile się regeneruje po jednym cyklu regeneracyjnym. Więc, no zwycięstwo, bym powiedział. Przyspieszmy trochę, bo czemu nie? I tak, na pewno bym musiał się bawić przyspieszeniem. Może nie zawsze dwójką i nie zawsze, ale zależy mi trochę na czasie, żeby ten odcinek znowu nie trwał wieków. O, kolejna super rzecz. Po uderzeniu w naszego sojusznika, znaczy naszego stworka, dostaje on bonus do damage'a. Więc fajnie. Może, jak to będziemy jakieś wytrzymalsze stwory, to dzięki temu będziemy mieć już opcję pokonywania większej ilości złych dziadów. W sumie nie wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o zadawane obrażenia przez nich. Chociaż podejrzewam, że tutaj no nadal wszystko jest na podstawie piątki. Można było dwójkowo to zrobić, w sensie wiecie, pełne serce to jest 2, połówka to 1 i tak dalej, ale nie, musieli nawalić piątek. Chociaż nadal chwała im za to, że wybrali piątkę, nie? Z jakieś setki. Jak na przykład niektóre gry robią teraz. Co z tego, że dajmy na to bierz 100 obrażeń na start, jak powiedzmy to 100 obrażeń to jest to, co kiedyś za czasów pradawnych na przykład takiego gotuka było na piątce. No właśnie. Jak ja już zawsze to mówiłem, ja doceniam to, kiedy gra bazuje na nie największych liczbach, i okej. A zanim weźmy coś więcej, czyli ten pakiet talentów, weźmy to, co się przyda. No i oczywiście expy. I też co tutaj tak właściwie mamy? Refreshments. Bonusy za regenerację many. Bonusy za lifesteala albo decay. O! To będzie chyba niebezpieczniejsze, ale sprawdźmy sobie to. Bo chyba nie znam do końca. Overflow. Okej. Okay. Świetne. A, to niestety nie zmieniło. Tutaj overclock. Świetne. Wow. Okej. Okay. Okej. Okay. O, mega bloba na pewno wezmę. To. O. Nie. Tego nie będę brał. Ale mega bloba na pewno weźmiemy. Bo właśnie to jest piękne Summonera. Jego pakieciki są tak ciekawe, że po prostu masakra. I okej, one też są świetne, ale tutaj jest coś, czego na przykład umaga nawet nie widziałem właśnie, czyli wynagradzanie za inwestycje w regenerkę many. No oczywiście poza tym, że można spokojniej rzucać się umiejętnościami. To jest samo przejść się. A tutaj proszę, przez to, że masz dobrą regenerkę, to masz szansę na to, że będzie ci się coraz bardziej ona rozkręcać, aż ostatecznie dojdziemy do momentu, w którym dosyć ona będzie się rozkręcać też szybkość odnowienia twoich umiejętności i tak dalej, no. Weźcie mi powiedzcie, że Summonerem nie jest łatwo wygrać, jeśli się po prostu jest cierpliwym. Oczywiście innymi klasami pewnie też tak można, ale nadal. Dla mnie Summoner to jest druga najprostsza zaraz po właśnie bandycie. Przy czym no, bandyta, jak już powtarzałem, powtórzę to po raz kolejny, jest prostszy. Ale wymaga trochę większą dawkę szczęścia. I teraz tak, overclock, tak. A nie, muszę jeszcze coś wziąć. Duży blob, kolejny overclock.
Skrócimy jeszcze bardziej regenerkę, co mi tam szkodzi. O, i mam dwa punkty, czy mogę coś jeszcze tutaj sobie wziąć? A overflow i kolejny overclock. Okej. Okay. No widzicie, piękne, piękne. Ja złego słowa nie powiem po prostu o tym wszystkim, to jest za dobre. Okej, okay, mega blob, gluty. I obserwujmy teraz, czy jaki mega blob gluty. Mega blob, a potem ślimak. Mega ślimaki. W ogóle obserwujmy, czy się aktywuje nasza szansa na zwiększenie tego. O! A nie, to tylko mnożnik expów nam tu skoczył. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że kiedy regenerujesz manę, ale masz pełną manę, czy jak? Ale nie widzę, żeby nam to wskakiwało, niestety. Chociaż właśnie no, overflow czy overclock z nazwy, to... O, chyba dostaliśmy bonusa przed chwilą? Ale nawet nie zwróciłem uwagi. Tak dosyć sugeruje właśnie, że to może być wtedy, kiedy mam pełną manę i się to generuje wtedy. Ale tak, jak widzicie, dostaliśmy parę ugryzień od wrogów, mimo to jednak przeżyliśmy. Ale to nadal jest fart. I aktywowały się jakieś epickie rangi talent. Nawet nie wiem, co to było, ale tak, coś tam aktywowało się. Mniejsza jednak z tym, bierzemy to, to, tak, tak, tak. 4 sekundy na manę. Nie, to już jest szaleństwo. The Horde. Mógł to ulepszyć, ale na razie się skupmy na ważniejszych rzeczach, czyli na manie. To 4 sekundy, dobra. To teraz spróbujmy wytrwać jak najdłużej bez wydawania many. Zobaczmy, czy będzie to wskakiwać, czy nie. Tak na razie niestety nie widzę, żeby to się aktywowało, więc... Albo coś źle rozumiem, albo z tym wielkim pechowcem. A może to właśnie musi się regenerować. I aż tak to jest, że... Kiedy nie regeneruje się mana pełną, to wtedy jest problem. No, widzę jakieś efekty jakby... Ale to ciekawe, efekt Księgi Dusz. Tego, co mi nam podwoży, zmniejsza regeneracja many. Szybciej się regeneruje. Ale nie, dobra, wskoczyło plus 2%, więc... Ja mam po prostu jestem pechowy i kolejne 3% wskoczyło. Cooldowna. Nie, dobra, działa. No i mana też się regeneruje trochę szybciej niż 4 sekundy. Więc tak. Mogę powiedzieć, że to jest prawdziwe, nie jest to skem. Jeśli nie jest to skem, to oczywiście, żeby z tego korzystał. Sobie. Teraz tak, tam jest fajna zdolność dla ślimaków, ale... Ale właśnie, czy jest warto tam pójść? Taki pewnie bym nie był. To, że tu jest jeszcze dużo ekspienia i many. Teraz będę miał obsesję na punkcie po prostu many. Ale dobra, 3,60 sekundy. Teraz już naprawdę muszę spamić wszystkim, bo mam za długie cooldowny, żeby regenerować manę cały czas. Ale jak mówię, to jest piękne. Summoner. Dla mnie. Że miłuję o każdej klasie, mógł coś dobrego powiedzieć. Powiem, że oczywiście dawał mu się taki basic trochę przez jakiś czas, ale też jest świetny, jak się tak pomyśli o niektórych jego cechach. No, łucznik, jak to łucznik. Ale też granie pod salwy, namierzanych pocisków, pod jakieś milion efektów na strzałach, jakieś barykady, to wszystko też ma swój urok. Jedyny, kto jest taki najbardziej typowy, jeśli chodzi o takie to, jak to znaczy w grach jest przedstawione, to oczywiście mag. Przy czym nie ma w tym nic złego, żeby nie było. Bo takie standardowe, powiedzmy, przedstawienie klasy jest czymś też często pożądanym przez ludzi. Oczywiście ja jestem z tych, co lubią jakieś nowości i okej, nie nadążałem trochę. Jakieś takie właśnie świeże podejścia. No ale... Elementy klasyczne też mi nie przeszkadzają ani nic tego typu, więc tak. Szansa na Steela musi być. Expy muszą być, cooldowny też. I... Ha, już więcej nic nie weźmiemy. Nie za dobrze. Ale tak. Cooldown reduction muszę brać, bo jeśli tego nie będę brał, to dosłownie...
przepadniemy. I to wprost już mówię, to czuję po prostu. Musimy mieć lepsze cooldown reduction po to, żeby móc wyspamowywać więcej tych wszystkich stworów. Co tym, gdzie też będę musiał zdobyć kolejne stwory do wzywania. Jak widzicie, nasz lobby i ślimaki nadal nie wystarczają już. Nawet nie wina cooldown, po prostu za mało tego. Nawet jeśli miał szybsze cooldown, to podejrzewam, żeby też zabrakło tego wszystkiego. Przez to, jak dużo wrogów tu idzie. Nie wiem, co to mi uderzyło, ale coś mi uderzyło za prawie całą moje HP. Trochę szkoda. Ale tak czy inaczej, spróbujmy ponownie. Jednakowoż tym razem spotkamy się, powiedzmy, że po nocy piątej. Albo wcześniej, jeśli jakiś naprawdę coś niezwykłego uda mi się utworzyć, no to spotkam się za chwilę, tylko zanim to jeszcze tak, definitywnie, żebyście po prostu byli świadomi. Gram tym razem pod bloby, które będą się rozpadać. A few moments later. Okej. Nie pamiętam, co tu dokładnie mówiłem. Czy to miało być po nocy piątej, czy na noc piątą, tak czy inaczej. Jest noc piąta. Nic ciekawego mi się nie trafiło. No poza tym, że mamy gluzy za pół ceny. I tak, zauważyłem jedną bardzo ważną rzecz, która jest istotna chyba na tych wyższych poziomach trudności. Spowolnię trochę, jako że teraz będę trochę prawdopodobnie rozproszony gadaniem. A, dobra, już nie muszę spowalniać, ale tak. Glut wydaje mi się być bezpieczniejszą opcją od ulepszania ślimaków, bo nie dosyć wypuszczam dwa. To, no cóż, mają 5 sekund odnowienia. Bez żadnych bonusów, więc tak. Dużo szybciej się generuje. Zobaczmy, co dalej tu jest. O! Ciekawe. A, weźmy sobie trochę tego, żeby zawsze mieć większą szansę na bycie wystarczalnym na gluty. No jeszcze to nie jest 100% sustain, ale też nie muszę zawsze off cooldown rzucać gluta. I teraz tak. No, jak widzicie, druga rzecz to, że są dwa, to można na dwie linie rzucić. Ale takie no. Kolejna rzecz. Widzicie, że gram na dwójce. Przyspieszenie razy dwa. Mimo to dzięki glutom jestem w stanie się utrzymywać w miarę nie najgorszym sytuacji. Oczywiście to nie będzie pewnie na długo, ale... Właśnie, ale... Póki mogę z tego korzystać, to sobie będę. Przestał i... Czy tutaj się odsłoni coś ciekawego? Myślę... Ogniste skorupy, dobra, mogą być. Ale nie, nie widzę. Tutaj niestety koniec alejki. Tutaj chyba trzeba tędy. To jest chyba naprawdę jedyna droga do czegokolwiek, bo gdzieś tutaj widziałem... The Horde. Nie jest to może najlepsza zdolność, ale pewnie tak ją wezmę. Głównie po to, żeby ewentualnie móc szybciej... Czym szybciej. Żeby moje ślimaki były jeszcze szybsze. Gluty tak samo. Zawsze lepiej wysłać ich do wroga, a nie poczekać, aż wróg do nas przyjdzie. Tak czy inaczej, tak. No widzicie. Gluty i ślimaki. Naprawdę po prostu, to jest kwintesencja gry Summonerem. Ej. To, co tu robię, to jest kwintesencja Summonera. Wiem, że się ciągle powtarzam takie, no już Sherlock, przecież jesteś Summonerem, to wiadomo, że kwintesencją twojego istnienia no jest stawianie Summonów. Mimo to jednak, tak, no. Nadal się zachwycam tym wszystkim. Mimo wszystko, że naprawdę będę zachwycał chyba przez długi czas, bo w swojej prostocie tak naprawdę jest świetna i bardzo podobają mi się te wszystkie elementy i jak zostały tutaj wykonane. Oczywiście ten podskok poziomów trudności teraz tutaj mógł być trochę lżejszy. Ale też rozumiem, że nie może być tak prosto. Jedne co tylko to, jeśli chcieli takie trudności, to miałbym nadzieję, że po prostu nie dawaliby tak wysoko postaci. Też znowu, to jest teraz 14 ze wszystkich. Właśnie 14 z 25, więc jeszcze nadal nie jest taka masakra totalna. Ale nadal. Throw away. Sacrifice more helpers, nie?
Ice Stealing tym razem. Idźmy 4, nie wiem czy go już kiedyś się miałem czy nie. Grając tutaj, więc tak. Jak są groby 2, to mam więcej life stealów. Takie trochę na. A tutaj lifelink. O! To będzie świetne. No i co na to? To zawsze z tego wynika, będziemy musieli wziąć hordę, czy tego chce, czy nie? Bo. No jednak. O! Fajne. Ale tak. Bo jednak szanse na to, że. Że moi będą po prostu się leczyć, jak lifestealują i co podobne. Są świetne naprawdę sprawy. Dobrze, tylko że mnie mocno gryzą. Nie, żebym się nie spodziewał. Nie żeby to było dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale no, wolałbym tego uniknąć i tak. Może nie razy dwa, ale razy półtora powinienem być w stanie nadal przytrzymać. Tak. Tak. Wszystko jest dobrze, tylko. Teraz mogę wprost powiedzieć, że przydałoby się może jeszcze trochę skrócić odnowienie glutów. Teraz od czego tu zacząć? Mamy 6, to zacznijmy od tego. Zobaczmy, co tu jest. Damage, fajnie, horda. I jest dobrze. Teraz weźmiemy te rzeczy, no i wtedy, jeśli to wezmę, to jeszcze to też, bo czemu nie. I tak, pierwsze użycie zdolności jest darmowe. Szybkość. A nie, przepraszam, ty hord to nie jest szybkość poruszania się, z tego co rozumiem. To jest to, jaka jest przerwa między moimi przywołaniami. Czyli to przyspiesza wypuszczanie ślimaków. Gdybym to wiedział, to bym tamto może przebiegi uratował. Totalnie inaczej o tym myślałem, ale wow. Wow. Okej. Okay. Chyba widzicie, do czego to będzie zmierzać. Nadal nie gwarantuje nam to wygranej, ale czuję, że jesteśmy w bezpieczniejszej pozycji niż byliśmy ostatnio. I przy okazji zobaczymy, czy coś ciekawego nie ma. Nie ma. Tam daleko jest, ale to za daleko. O! Okej, okay. A tutaj są takie rzeczy, ale zgodnie z obietnicą bierzemy teraz takie pierdoły. O! Kolejny lifelink nie zauważyłem i paczacza. Te oczka. Czy będę je brał? Nie wiem. Za to, co wiem na pewno, to, że będę wysyłał coraz to więcej ślimaków do boju, razem z moimi glutami. Teraz w sumie jeszcze fajnie jest to, że mam tyle tych bonusów do samych w sobie glutów. Super. Brokułowe drzewa. Nie lubię ich, szczerze. I skoro one się pojawią, to chyba już naprawdę trzeba będzie spowolnić, bo mam i chyba to są szkielety albo szkieleboby. W zależności od tego, czy te wrogie też są szkieleboby, czy to są zwykłe szkielety, a ja bym miał tylko szkieleboby. Czy co, ale tak, no. Niestety. To już ten etap będzie chyba nawet półtora, to jest za szybko dla mnie trochę. A jest to zaledwie noc 11, niestety. No ale dobra. Ja jakimś tym tak nadążam. To nie mówię, że nadążam z malą, tylko nadążam po prostu z wysyłaniem moich stworów do obrony mnie przed śmiercią. Dosłownie to, że tam nadążam z manem, to ale licho z tym. Jak mnie nadążał, to po prostu nie klikanie, kiedy tylko jest off cooldown mojego przyspieszenia rzucania ślimakami. Wystarczyłoby, żebym miał manę nadal na te ważniejsze rzeczy i o. A wezmę tą wyciąg, nie? Teraz tak. Mana, cooldowny. O, coś pokazało fajnego. O! Fajne. Fajno, ale nie. Że są tu takie pierdoły, to weźmiemy. I może warto by było. O! Znaleźć sobie jakieś inne rzeczy. Musimy tą zdolność zgarnąć. Ma przebacz. Nietoperze, które są. Z 15 HP, czyli chyba są w stanie przetrzymać 3 ataki, jeśli dobrze
rozumiem, jak to działa. Jeszcze jak ten, jak kogoś ubiją, to mają gwarantowanego lifesteala. Jak na mój gust, jest to potężne. Grając strategią opierającym się na lifesteala. A nawet jak się nie ma strategii lifesteala'owej, to mieć takiego typa, który zawsze ma gwarantowane, że jak dobije, to mu się uda lifesteala'ować. Okej, wybaczcie milczenie. Ale musiałem po prostu szybko pogadać z jednym z moich wspaniałych domowników. Jak zwykle mieli ważne sprawy do mnie. Że nie mogły poczekać. Chociaż moim zdaniem mogły poczekać, powinny poczekać. Ale trudno się mówi. Tak czy inaczej... No, jakoś to przetrzymaliśmy. Teraz tak. Jest ważniejsze, czy typu jakieś sekrety, znajdźki i tak dalej, czy... Nie, ważniejsze jest to. No i potem ewentualnie jeszcze wybuchowe skorupy dla ślimaków. Bo czemu by nie? I to też byłoby w sumie fajne. To jest świetna też zdolność. Spróbujemy ją znaleźć. Ale póki co niestety muszę... powiedzieć wam, że przez to, co mnie poinformowali o tej jednej rzeczy i że oczekują ode mnie tej rzeczy, co z tego, że ona może poczekać, to muszę zrobić oficjalnie cięcie. A za tym idzie, pewnie dostaniecie kolejną jakąś załamującą wstawkę ze SpongeBoba, jak zwykle. No chyba, że mój bezpłatny starzysta tym razem pomyśli sobie, że mu się nie chce. No, ale i tak, do usłyszenia za chwilę. One eternity later. Okej, powróciłem już. Powiem tak, nie wiem, czy mieliśmy jakąś ważniejszą rozmowę, dialog i tak dalej, czy się opowiadałem wcześniej, czy nie. A nawet jeśli to wybaczcie, ale totalnie właśnie nie pamiętam, bo sporo czasu minęło z tego momentu, kiedy ja zrobiłem to cięcie. Co najmniej kilka godzin. Nie liczyłem konkretnie, ale powiem, że na dwie minimum, można być więcej. No tak. Po jednej rzeczy pojawiła się kolejna i kolejna i kolejna i wiecie, jak to tam jest czasami z rodzinką, jak proszę o jakieś rzeczy. Żeby nie było, nie mam problemu z tym, że potrzebowali mojej pomocy, czy chcieliśbym coś tam zrobił. Naprawdę, najmniejszego problemu nie mam. Boże, tylko że właśnie mogło mi to wyrzucić trochę z rytmu. Mogło mi to trochę namieszać w tym, co tam chciałem wam opowiedzieć, mówić i tak dalej. Na pewno spowodowało, że zapomniałem, więc wybaczcie, jeśli był jakiś ciekawy wątek, którego teraz kontynuować nie będę w stanie. Ale tak... Niestety. Więc może zamiast skupić się na tym, że no, było cięcie, to skupmy się na tym, co ważniejsze, czyli na tym, jak pięknie sobie radzę, mimo oblężenia ze wszystkich stron. Jak to po prostu zdolność Horda, razem z zdobyciem nietoperzy, po prostu mnie ratuje. Dla mnie to jest niesamowite po prostu, jak ja to potrafię wytrzymać. I tak, wrogowie będą trochę szybsi. Zobaczmy, co się tu kryje. Nic szczególnego, ale dobra, przynajmniej widzę, że mam czystą drogę do królewskiej muchy, chyba? Tak. Dobra. A po tej nocy ją bierzemy i tak. Będziemy już bezpieczni. Właśnie nie, to może nie duch, to może właśnie te królewskie muchy można ustawić tak, żeby bronili im też. W sumie nie pamiętam, jak ja to robiłem i co ja tam robiłem, ale tak... Definitywnie przy użyciu królewskich much będziemy mogli... To są chyba jakieś osy albo pszczoły, ale... I tak, przy użyciu królewskich much, bo to nazywa muchami, koniec, kropka. Więc tak, będziemy mogli definitywnie dużo się bronić. Nie bardzo, jeśli robiłem taką strategię ostatnio... To wybaczcie, ale ja pamiętam tylko strategię na armię piesów.
stosowałem te muchy, pszczoły, czy cokolwiek to tam jest, to nie wiem jakim cudem, ale mi to po prostu totalnie wyleciało z pamięci. Nie zmienia faktu, że nawet jeśli to robiłem, to nie ma w tym nic złego. Tak samo jak nie byłoby nic złego w tym, gdybym znowu zagrał magiem pod orby. I mogę powiedzieć, że nawet jest to kuszące, bo ostatnio... jak próbowałem maga, ale sobie prywatnie na zasadzie... A spróbuję może wreszcie przyjść tam 14, to wtedy odcinek będzie już z 15 czy coś. A widziałem talent jakości chyba fioletowej, który daje 3 orby przymrażające. Nie zdążyłem go zdobyć, bo zginąłem bardzo szybko tym magiem na tym podejściu, ale no. No dobra, to jest dla mnie nowość. Przynajmniej wcześniej nie widziałem takiego talenta, więc okazuje się, że orby mogą robić coś więcej niż podpalać i być damage. No tylko, że nie znalazłem orby, która by mogła szokować. Serio. Szkielecik tam się ukrył. Dobra, ślimaki, pozbądźcie się go szybko. I okej. Królewska pszczoła, czy tam mucha. Dużo bonusów do ekspienia. I widzimy pakiecik talentów, to... Ja nawet nie będę udawał, że do niego nie chcę iść. Zaraz go weźmiemy. A przez zaraz oczywiście mam na myśli w następnej nocy. I okej, trochę przyspieszmy, bo czemu nie. Teraz tak, mucha królewska. Luty. Przyspieszanie rzucania tych, jak to się nazywa, ślimaków. Wszystko naraz po prostu. Okej. Okej. Czy dwie królewskie muchy sobie poradzą, czy trzeba będzie dostawić trzecią? To jest takie dla mnie zastanawiające. Trzeba trzecią. Dwie muchy to za mało. Okej. Ale przynajmniej przeżyły dużo, więc teraz są już trochę poirytowane przez to, że je pobili. Więc w teorii to, co wysyłałem tam na wrogów, powinno być też wzmocnione przez ich irytację. Ale tak, mimo wszystko... Tych wrogów tu przychodzi... Tak dużo, jakby to było już na tym, jak to się nazywa, no na tym niekończącym się wyzwaniu, żeby przetrwać jak najdłużej, który jest po ostatniej fali. Definitywnie ten jeden fragment podczas tej właśnie nocy, tej rundy, jak zwał, tak zwał, był dla mnie takim samym po prostu wyzwaniem, jak te właśnie końcowe. Ale cóż. To było tylko chwilowe, tym końcowym to tak jest cały czas. Dobra. Ładnie. Będzie teraz 16, czyli zostało nam łącznie 4.
Jaka za mnie lama. Wybaczcie. Wybaczcie mi to, ale tak, nie zauważyłem, że byłem wyciszony na OBS-ie. Więc powiedzmy, że po prostu... jak to się nazywa? Mówiłem o tym, że wzięcie tego podmana jest świetnym wyborem, będzie dosyć szybką regenerację naturalnie. To z tym będziesz bardziej to rozkręcać, że jeszcze więcej many i więcej, i więcej, i więcej. I że cooldown też fajnie będzie, jak będzie nam wskakiwał, tym podobne. I trochę też, żeby nie był narzekał na to, że zmniejszyło się ciągle ta mana, a cooldown nie chciał się zmniejszyć. Ale no. Ale tak. To mniej więcej tyle, co was minęło z mojego peplania. I powiedziałem też, że jest już tutaj spory poziom trudności. Że jest to bardzo wielkie wyzwanie i że czuję się naprawdę przytłoczony jak na tym trybie nieskończonym. Ale mimo to jestem po prostu usatysfakcjonowany z tego, że mi się podoba, bo gra do tej pory była w miarę łatwa. Miała swoje trudności oczywiście, ale teraz to już jest to po prostu max focus, skupienie, panika, że o nie, czy ja tutaj na pewno dam radę i tak dalej. Jak mówię, nie przeszkadza mi to. O, i widzę, że tutaj teraz bardzo dużo na odnowienia nam wskakuje też. Świetnie, kolejny procent. Więc tak, lifesteal plus te specjalne triki manowe. Wydaje mi się, że to jest po prostu niepowstrzymane. Wiecie, to wydaje mi się, że jest niepowstrzymane. Nie jest coś tam, co może powstrzymać, jak ten tryb endless. Na którym, jeśli będziemy pewnie 100% lifesteala, to szybko będziemy to wszystko i tak pożerać. Ale no, wiecie, tak dla samego powiedzenia to jest niepowstrzymane. I cóż, czuję, że to już jest sukces, że 14 mam za sobą. Miejmy nadzieję, że ten chemik naprawdę będzie opłacalny po tej 15. Bo nie wyobrażam sobie, co jeszcze gorszego może 15 dodać, patrząc na to, jak jest 14. I szczerze mówiąc, chyba będę musiał, czego chcę czy nie, zagrać się znowu czarodziejem pod orby. Bo to też, nie pamiętam, czy mówiłem to teraz, czy wcześniej, czy to słyszeliście, czy tego nie słyszeliście. Ale powiem tak, znalazłem właśnie epicki talent pod orby. Wydawał 3 mrożące. Nie udało mi się go podnieść, a bardzo chciałem spróbować grać właśnie pod mroźne orby albo coś tego typu. Dlatego, że wiem, że granie pod orby po prostu daje dużo mocy, satysfakcji z tego, że jest łatwiej i tym podobne. Chociaż sam z siebie nie będę ukrywał, preferowałbym grać pod coś innego niż orby, bo po prostu wolę bardziej aktywny styl niż to, że orby za mnie będą prawie wszystko robić. Teraz tak. A gdzie jest dalsza droga? Tędy? Tak, chyba. O, lifesteala. Lifesteala. Definitywnie musimy zbierać wszystkie. Co tu mamy? O, achievement za posiadanie chociaż 66% lifesteala. Nice. Nieźle. Tak czy inaczej, spamimy czym się da. Najpiękniejsza rzecz, gluty co 2 sekundy. Ona się regeneruje oczywiście szybciej niż gluty, więc jest jeszcze piękniej. Patrzcie, 0,8 sekundy się regeneruje. I wskakują coraz co chwilę właśnie kolejne te takie trafienia, czyli że jeszcze bardziej się zmniejsza i zmniejsza i zmniejsza. No i te cooldowny też tam się zmniejszają, tylko dostajemy niby plus 1%, a nadal takie 74, więc to po którymś tam momencie musi być naprawdę zmniejszona skuteczność przyszłych zmian. Nie, żeby to było istotne szczególnie, bo i tak nawet jeśli to się nie trafiało, to jesteśmy już tak rozkręceni, że po prostu no... Po prostu nie ma czym się przejmować. Ja teraz dosłownie robię random bullshit, że klikam wszystkie strzałki, wszystkie numery naraz. Gdzie coś pójdzie, tam coś pójdzie, bo po prostu... No. Bo wy sami widzicie, jak to jest. Nawet zrobię taką głupotę, że dajemy razy 2 tempo. Zobaczę, czy się uda, czy nie. A cóż, dobra, no nawet nie ma co się ukryć. Już się rozkręciłem, więc teraz się na pewno uda. Przed rozkręceniem, gdybym to zarzucił, to mogłoby się nie udać. I okej. Teraz jeszcze wyłączę. To już będzie przedostatnie. Jak tutaj czułem, że dam radę, to po prostu to włączyłem, ale
Jak mamy stracić cały, to dlatego, że ja stwierdziłem, a włączę sobie dwa, trzy tempo podwójne. Ja powiem nie. Nie gwiazdo klucz. Nie pozwolę ci na to tym razem. Okej. Okay. To ostatnia noc. Nie pozostaje już nic więcej, jak tylko po prostu... No... brać cokolwiek. I halo myszka. Okej, okay, ogarnęła się myszka. Nie chciała mi kliknąć. Autograża nie chciała się ogarnąć, że ja klikam. Którekolwiek by to nie było i tak nam nie chciała się ogarnąć. Proszę, już na dzień dobry. Mamy dosyć dobrze... jakby rolki w... to, czy przy regeneracji many się trafia nam wzmocnienie, czy nie. Jak na razie chyba na prawie każdym mamy chociaż jedno wzmocnienie trafione. No dobra, na prawie każdym to może przesada, po prostu mamy taką szybką regenerację, że nawet jak nie na każdym, to często są te rzuty, więc często będzie to wchodzić i tak. I mogę powiedzieć nawet po trochu, że ja już sam nie wiem, co ja tutaj robię i jak to robię, poza tym, że rozstawiam gluty, nietoperze, ślimaki, te królowe much. No tak, wręcz to są jakieś pszczoły, po raz kolejny to powtarzam, będę to powtarzał pewnie cały czas podczas tego odcinka. Ja naprawdę wiem, że to są pszczoły czy osy, ale dla mnie to będą muchy. No nic nie change, nie moje mind. Bo i tak wszystko nazywam po swojemu. Tak samo jak większość latających ptaków, dla mnie to gołębie. Albo berby po prostu. A jak nie lata, to zależy się od tego, czy jest szybkie, czy wolne, jest to albo pingwin, albo struś. Więc no. Tak samo, no. Każdy kot to kot. Każdy pies to pies. I tak dalej. Oczywiście niektórzy tam bardzo wielką przykładają uwagę do tego, że a, bo ja nie mam zwykłego psa, mój to jest jakiś tam rasowy mieszaniec klasy X++ czy coś. No nie mam pomysłu, o co im chodzi. Ale tak, wiem, po prostu chodzi o to, że albo z dobrej hodowli, albo tu jakiś rodowód, albo to coś. Wiem, że niektórzy na to po prostu zwracają mocną uwagę, ale dla mnie to nie jest aż takie istotne. W ogóle patrzcie, jak pięknie po prostu pochód ślimaków jestem w stanie zrobić. W sensie nic nie przedrze. Nawet gdybym nie rzucał innych rzeczy, sam ten pochód ślimaków jest w stanie wszystko zatrzymać. Jestem tego prawie, że pewien. O, i teraz tak. To już ostatnie poziomy, więc trzeba ostrożnie rozdysponować. Ostrożnie mam na myśli zabrać jak najwięcej lifesteala. Bo chyba nic innego poza lifesteelem na razie nie możemy. Jeśli tutaj jeszcze coś do góry, to może coś wyjdzie. O, chyba jest oczywiście drugą za otworzenie trzech talentów. A jednak nie. Okej. Okay. Weźmy jeszcze może ulepszanie ślimaków dodatkowo. Nie wiem, czy potrzeba. No tak, weźmiemy to. Teraz tak. Buchowe, miksturowe ślimaki, tyle i D6 już nie weźmiemy innych rzeczy. No cóż. Nie pozostało mi nic innego, jak po prostu przezwyciężyć noc finalną, czyli 20. Spamiąc randomowo moimi przyzwańcami. Epicka muzyka leci oczywiście, jak to jest zawsze na tym finalnym nocu. Ilość pokonanych wrogów przez moje przyzwane istoty też wzrasta. Ja po prostu pełnoprawny sukces. Nic zdać, nic ująć. Sukces i tyle. Wydawało mi się też, że dostałem jakieś rzeczy w menta znowu, ale nie. Tym razem go nie było. A, jednak coś jest. Dzięki poziomu 250 w przebiegu. Czyli rekordowy poziom. Ale to wszystko zasługa tego, że na późnych falach po prostu byłem nietykalny. Dodatko, że nie byłem nietykalny przez całą grę. Gdyby to się udało na całą grę, to może w końcu bym dostał osiągnięcie za niebycie trafionym przez całą rozgrywkę. No tak, nadal tego nie zrobiłem. Próbowałem nawet na najniższych poziomach i zawsze gdzieś jakiś jeden glut czy coś musi mnie ugryźć, żeby mi to zrujnować. I teraz możemy już dać tempo raz dwa, bo mamy takie szybkość ślimaków, że... Ja jestem pewien, że nawet jeśli będę wypuszczał tylko ślimaki, to już nic nam nie grozi. Po prostu jest ich za dużo, żeby coś nam groziło.
A nawet jeśli są to ślimaki, to... No. Po prostu... Potęga jest niezrównoważona. Niewyrównana przez nic innego, co tutaj jest w tej gierce. I proszę. Mamy to. Jesteś prawdziwie utalentowany. Trochę ekspa tutaj i... Zabrakło. Nie mamy 15 jeszcze. Tak się raczej... Zobaczmy, ile tam w tym Nightmare'ze przeżyjemy. O! Nightmare nam nie resetuje tego po nocy 20. O, to może trochę tu posiedzimy. Jak mam maksymalne tempo wypuszczania ślimaków i taki już 135 damage'a, który ciągle rośnie. To, że te pszczoły mogę tu teraz rozstawiać i... no i one też będą bić dużo. Ojajajajaj. Może uda mi się zaliczyć wszystkie te osiągnięcia, które wymagałem przetrwania określonego czasu po prostu, a nie jako klasa poszczególna, bo chyba każda klasa ma też tu jakiś czas. Ten taki generalny typu przetrzymaj po prostu, tutaj przykładowo 5 minut. Jestem w stanie osiągnąć tutaj teraz, nie powiem bezproblemowo, ale może z nie największym problemem. Okej, u góry były drzewa, więc trzeba to wypuścić. I tak, każda linia musi mieć trochę tych swoich pszczół, bo bez nich to może być ciężko. A jeśli one będą, to przynajmniej nie będę musiał się niczym przejmować. I okej, mamy już maksymalne skrócenie odnowienia i wszystko, po prostu już szybciej się nie da spamić ślimakami oraz stawiać różnych tutaj właśnie tych przyzwańców. Słuchaj, mamy 90% skrócenia i nam się to już nie powiększa, więc tak, definitywnie mamy naprawdę maksymalność osiągniętą. Na manie wiem, że maksymalne to jest pół sekundy. Bo tamto dosłownie ten talent fioletowej jakości, czyli epicki, który braliśmy, to zapewniał. No ale tak, na odnowieniu myślałem, że może jest taka nikła szansa, że dozwolony jest 100%, ale nie. Okej, docierają do nas powoli. Nawet nie powoli, ale dosłownie docierają. Dotarli. Ciekawe. I tak fajne. Przeżyliśmy... Tyle, że dostałem dosłownie kolejne osiągnięcie. Pozwólcie tylko, że szybko powiem, za co jest... Guru. Osiągnij 300 poziom w przebiegu. Okej. Dobra. Fajnie. Tak czy inaczej na tym kończymy. Tak, następne nasze spotkanie będzie... Szczerze, to nie wiem, czy znowu bandytą? To jakieś ciekawe coś? Czy nie wiem. Nie wiem. Po prostu naprawdę nie wiem. Czy bandyta znowu, czy spróbuję coś wojakiem, magiem, czy ucznikiem. Się zobaczy. Tak czy inaczej na ten moment to tyle, więc trzymajcie się, no i hej.